Damian Skarżyński przedstawia X.com Impossible, sezon pierwszy, epizod szósty, pod tytułem Samotny Wilk. W rolach głównych wystąpili kapral Agnieszka Szymańska, kapral Paul Urban, Adam Trytko oraz Wioletta Gresiło. Hej, witam Was w kolejnym odcinku z tej strony Gal i dzisiaj bardzo ważny odcinek przed nami. Odcinek, od którego prawie wszystko zależy. Pojedziemy do Egiptu uratować czterech techników, znaczy coś tam zrobić, uratować Egipt i dostać czterech techników. Problem jest w tym, że mamy tylko czterech ludzi, z czego dwóch utoczyłów pójdzie na tę misję. Nie mamy naszego Heavy'ego, nie mamy naszego supporta. Po prostu jest rewelacja. No, jeżeli być nie mogło, a musimy tę misję wykonać, nie ma co wieć bawełnę. Lecimy. Nie ma co wieć. Musimy ją wykonać, tę misję. Termistrz w polu widzenia. Lądujemy. Wysyłamy was do Egiptu. Odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. To znaczy, że będzie dużo wybuchających samochodów. Bardzo mi szkoda, że nie mamy Heavy'ego, bo Heavy by nam się na tej misji bardzo przydał. Centrala, wielkie niebo, zbliża się do miejsca uprowadzenia. Sorry, miałem telefon. Będziecie mieli takie małe ucięcie w tym miejscu. No i dobra, no to jedziemy powolutku. Ale do przodu. Okej, nic na razie nie mamy. Przeczesuję teren. Wybazuje droga! Samochód tutaj przed nami stoi, bo nam trochę snajperowi będzie zasłaniał. Przeczesuję teren. Ale może nie być tak źle. Ale są floatery, są... słyszałem też septoidy, więc wszystko co najlepsze trafiło nam się. Cel namierzony. O kurde, to jest. No dobrze. 68. Okej. Troszkę cikiem poprosimy. Jeszcze strzał. No. Trafiła, ale nie zabiła. Okej. No jednego tutaj flankuje. Spróbujmy do niego strzelić. Pięknie za 6. To się rzadko zdarza, ale widzicie, zdarza się. Debatuje wrogów. No i spróbujmy, zobaczymy co będzie dalej. Dwa strzały są w nowe katony. Dobra, jeden się gdzieś ewakuuje na tyły nasze. Okej, a teraz ten drugi. Próbują nas odkrzywdzić! Wszedł do samochodu, ale go chyba go nie zapalił. Nie, nie zapalił go. Okej. Idziemy, zabijemy tego. 97 powinniśmy go zabić. Pięknie. I po krzyku. Dobra, dobrze jest. Snajper powinien tam tego ściągnąć. No, przyjmie. Pięknie. Pierwsza trójka załatwiona. Bez szwanku nam to wyszło na razie. Przeczesuję teren. Przeładujemy broń. Czekamy co będzie dalej. Okej, okay, na razie spokój. Poczekajmy, niech tutaj nasz szeregowy dobiegnie. Adam Trytko. Na razie nic nie widzimy.
Dobra, schowajmy za auto jednak mimo wszystko. Tutaj też wielka wysiła podbije mnie. Wypatruję nieprzyjaciół. Możemy grzać. Przeczekuję teren. Rozkaz, wypatruję wrogu. Co dalej? Co tu tak hałasuje? Coś tu słyszymy. Ale póki co nic nie widzimy. No to na razie wstrzymamy z tego położenia. Broń w pogotowiu! Przeczekuję teren. Wyznaczam strefę ogniową. Szkoda, że tu mamy te ekologiczne osłony na ten początek, ale coś się uda tutaj utargować z tego. Na razie nie. Broń w pogotowiu. No to czekamy dalej. Wypatruję wroga! Może oni sami wyjdą do nas. Rozkaz, wypatruję wrogów! Broń w pogotowiu! Okej. Słyszysz? Coś tu jest. Tak to idę słyszę, ale na razie nic nie robią takiego, żeby się ich by trzeba było bać. Wyznaczam strefę ogniową. Przeczekuję teren. No i czekamy na nim. Wypatruję nieprzyjaciół. Powolutku do przodu. Broń w pogotowiu. Na razie udało nam się trzech zabić. Prawdopodobnie zostało ich jeszcze 9. Cicho tam. Słyszeliście coś? Wyznaczam strefę ogniową. Nic nie widzimy. Aj, tutaj nie dobiegnie. Paul. Więc musimy powolutku z nim zbliżyć. Snajpera przestawimy sobie na tą stronę. Gdzieś tam ich słyszałem. Mam nadzieję, że coś tam będę widział. Rozkaz, wypatruje wrogów. Najpierw się będzie rozglądał. Tak jest, broń w pogotowiu. I czekamy dalej, co będzie. Za tą jedną grupą, która nam wyskoczyła, na razie... Co to za dźwięk? W miarę spokojnie. Kurde, co ten Paul jest taki wolny dzisiaj? No, pozamiatajmy tu dobra, trochę. Widzimy grupkę kolejną. Trzech sektoidów, tylko że oni są strasznie daleko. Ale dobra, jednego z nich widzi, to powinien go snajper widzieć też. O kurde, snajper go akurat nie widzi. Broń w pogotowiu. Masz 13. Ale schowajmy się za ciężarówkę. O, nie wiedziałem, że tego będę widział. Jakbym wiedział, to pewnie bym zrobił run and gun, ale teraz już jest za późno. Tutaj się bardzo rozglądajmy. Zbliżmy się tutaj też. Wyznaczam strefę ogniową. Teraz Paul trochę jest w cienkiej sytuacji. Oni się łączą umysłami, okej. Teraz sobie wymyśli. Dobra, ten wychodzi. Ale snajper nie jest niestety na snajperce, tylko na pistolecie. Ale trafił. Dobra, ten podszedł tu, co będzie robił? Strzela mi do... I kurde trafił. I zabił. Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! No to teraz się zaczną paniki. O! O! Widzieliście jak fajnie kurde przynajmniej go zabił. Podejdźmy tu. Kogoś widzę. Dobra, widzę tamtego. Snajper. Ze snajperki. 48. No to dajesz nim. Nie, no, nie trzeba nawet z tego. Wystarczy zwykły strzał, tylko traf. No i trafiłeś. Piękny, piękny, piękny strzał. Przeczekuję teren. Paul nam trochę panikuje, mam nadzieję, że go teraz nie zabiją przez to. Ale tutaj wybuch samochodzik, okej. Tutaj zareagowała
Viola. Próbują nam zjać! Okej. Ten się ustawił tak, że go snajper widzi znowu. Podejdźmy tu. Czy mogę Aquawera użyć? Nie, niestety nie mogę, mimo tego, że jestem w zasięgu. Nie mogę użyć Aquawera, no szkoda. No to snajper jeszcze raz próbuję. Nie trafił niestety. Kudło! Snajper nie trafił, niestety, szkoda. No 25%. Podejdź tu bliżej. Czy go stąd trafisz? No też 25%. Ach, szkoda. Kudło! No to teraz musisz go zabić, Paul. Halleluja i do przodu! Musisz go zabić, 100%. Krzyżyk na drogę. Chciałem go spytać żywcem. O kurde, flouterzy się pojawią. A my już nie za bardzo mamy amunicji. Więc nie fajnie, że się pojawili. Dobra. Dlaczego jest snajper nie widzi? To jest finalnie dobre. Mogę słychać dalej! Ale ich nie widzi niestety. Paul musi się wycofać, chyba żeby jednego strzelił. Może spróbujemy strzelić jednego z nich. 65% to dużo, ale i tak za mało. Dobra. Tutaj się wycofamy na dobrą pozycję. Co ci flouterzy zrobią? Warta. Tutaj się tu wysuwa. Mam nadzieję, że nie będzie strzelał. Dobra, jeszcze się bardziej wysunął, okej. A ten nam pewnie na snajpera będzie próbował zajść od tyłu. No właśnie. To niedobrze. Oflankowali mnie! Niedobrze nam się tutaj rozłożyli. Bardzo niedobrze się rozłożyli. Oj kurde, bardzo dobrze się rozłożyli. Więc musimy się przenieść tak. Snajperem tu. Wyłączyli nam snajpera z tego z tej rundy. 37-53, okej. Okay. Ten nas trochę tutaj flankował, gnojek. To też nie jest dobre, nie jest dobre, co to zrobili oni. Za bardzo mam gdzieś... Muszę się wycofać tutaj. O kurde, się na wartę nadziała. Dobra, na szczęście nie trafił. Mam nadzieję, że nie zapalił tego samochodu. Nie, nie zapalił go. Okej. Okay. Tutaj się wycofajmy. Jest troszkę daleko, może nie trafi do nas, ale teraz to jest snajper. No to jedziemy tutaj się wycofamy. Zobaczymy co zrobią floaterzy. Floater jeden podlatuje i włącza się na wartę. Ten gdzieś do góry wystartował. Okej. Okay. I co ten zrobi? Ten też odchodzi. Będzie strzelał ten. Może się ktoś, żeby mi pomógł? Aha, przygwoździł nam snajpera. No ale już walnęło. No dobra. No dobra, tam ten jest na warcie. 49, okej. Okay. Ile mam tutaj szansy do trafi? 53 zaledwie. Spróbuj. Trafiłem, ale nie zabiłem. No trudno. Kiedy snajper jest teraz w bardzo kiepskiej sytuacji. No ale... Musiałem zaryzykować. Wygwoździli mnie do ziemi!
trafił, a i dobrze idzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, to kucniesz. To będzie bardziej bezpieczne, jak kucniesz. A tutaj zrobimy przeładowanie. Zaciągnąć flotę, że zrobią. Ten samochód wybucha, okej. Dobra, ten poleciał do góry gdzieś. Gdzieś nam tutaj znowu zeskoczy. Aha, zaszedł nam snajpera, okej. Straciliśmy snajpera, to jest fatalne. Jeszcze spanikował nam pał, który się tam pewnie wystawił. Musimy się wycofać. Okej, ale na szczęście go widzisz. Próbuj go zabić. Ach, dwójka lub trzecia się. Zabiliśmy kolejnego floatera. Zostało jeszcze dwóch floaterów. Nic mi nie jest. Aha, i zapalił ten samochód. Paliwo zaraz pierdyknie. Mam nadzieję, że Paul się uwolni. Ufoki na skrzydle! Zerkajcie na skrzydła! Okej. Okej. Załatw go. Smasz się w piekle. Okej, załatwiliśmy go. Został jeszcze tylko ten jeden floater, który gdzieś jest na dole. No, straciliśmy kurde doświadczonego żołnierza, jakim był na snajper. To mnie strasznie boli. Cofają się! No ale tak się kończą właśnie takie zagrywki. Okej. Okay. Ten przebieg tutaj. Iki wyłazi nam na skrzydło! Aha, nie mam amunicji. Ale zrobiłem karierę. To ryzykujemy, jak już podbiegłem, no to muszę zaryzykować. Znaczy, alarm, come on! Tu mam przynajmniej amunicję, dobrze. Więc run and gun i chyba, zakończymy tą misję. Misję tragiczną w skutkach, ale do przodu, to najważniejsze. Krzyżyk na drogę. Jeszcze ktoś jest, oh my god! No to niedobrze, to bardzo niedobrze. To bardzo niedobrze się składa. Dwóch żołnierzy zostało i... Gotowa do akcji! My już praktycznie nie jesteśmy martwi. A tam ich pewnie jeszcze szczeg jest. Co to do cholery było? Sektoidy zostały. Mam punkt ewakuacji? Oczywiście, że nie mam punktu ewakuacji. Przetakuję teren. Będziemy walczyli. Trzech na dwóch. Kurde, strasznie szkoda mi tego snajpera. Specjalnie nie kucnąłem, bo myślałem, że to go ochroni przed trafieniem, ale niestety. Rozkaz, wypatruję wrogów. Co to do cholery było? Ciężko się grać na czterech żołnierzy. Jakbyśmy mieli całą szóstkę, to może by byłoby to... Wypatruję nieprzyjaciół. Lepiej by nam to szło. No, ale niestety. Daję! Broń w pogotowiu. Niestety. Widzę nieprzyjaciół. Mam ostatnią trójkę, co tutaj był. Okej. 77%, ale dużo, no to spróbujemy strzelić do niego. Smasz się w piekle. I ubiliśmy gnojka. To podejdziemy tutaj. Proszę rozglądać. Zostało dwóch na dwóch. Powinniśmy to wygrać. Za czym to oni wymyślą? Aha, będą się łączyli umysłami. Ten wychodzi tu,
ale trafia na Overwatcha. Tylko że to jest to, że on będzie mnie widział przez to. Oh fuck. Muszę się stąd zabierać. Oh fuck. Strzelili nam jednego. Fuck. No to ładnie mnie załatwili. No to ładnie mnie załatwili. ...77%. No to kurde, dajesz drugi raz, proszę zrobić i trafił. Dobra, jeden na jeden. Ale kurde, straciliśmy cały oddział. Ja widziałem, że go trafił, ale... jakimś cudem przeżyłeś? Nie... Fajnie bym go złapać, ale jak jest jeden na jeden, to nie mam co go próbować nawet łapać. Muszę zabić. Osiągnięto cele operacyjne. No i Paul jako samotny wilk dał radę. Mamy 4 techników i teraz będzie bardzo trudna decyzja przed nami. Mamy do wyboru, albo kupujemy szkołę oficerów i będziemy mieli 5 żołnierzy na kolejnej misji, albo inwestujemy w satelity. No bardzo ciężka decyzja przede mną. Co zrobimy? Wracajmy do tej bazy, się zastanówmy. Straciliśmy znowu kurde 3 żołnierzy, no ciężko. Dobra, zrobimy zespół. Z oczekiwaniami, mamy panikę. Wracamy do bazy. Przykra sprawa. Może uda nam się zmodyfikować wyposażenie tak, by coś takiego się więcej nie powtórzyło. No ciężko będzie. Laboratorium, kosza i... Pamiętaj, będziemy cię obserwować. Dowódco, ponieśliśmy spore straty i do tej pory nie znaleźliśmy nowych ludzi. Musimy zacząć rekrutację nowych żołnierzy w koszarach. Dobra, zróbmy to tak. Czekajmy na ten generator. Generator zasilania został uruchomiony. Musimy te komputery pokładowe sprzedać. No i prawie wszystkich szybowców. I mamy 130, ok. I w tym momencie zrobimy to tak. Musimy się dowiedzieć, ile potrzebujemy czasu, żeby wybudować przekaźnik satelitarny. Żeby wybudować przekaźnik satelitarny, potrzebujemy 14 dni. Dobra. Ile zostało dni do rady? 22. Czyli możemy poczekać chwilkę. A jeszcze jak wyglądamy z mocą, mi powiedzcie. Jak wyglądamy z mocą? Mamy zapasu mocy 7. Przekaźnik satelitarny potrzebuje 5 mocy, a szkoła oficera... Kurde, jednej jednostki mocy zabraknie. No zabraknie nam jednej jednostki mocy. Jednej jednostki mocy. Jednej jednostki. Brakło nam jednej jednostki. No kurde, źle to przeliczyłem wszystko i zabrakło jednej jednostki. Bo byśmy teraz zrobili szkołę oficerów, a później przekaźnik. Ale chyba przekaźniki będą ważniejsze, więc składujmy te przekaźniki. Popnijmy tu. Przedmioty. Jeden satelita. 75. Żebym kurde jakoś wycerował na drugiego satelita, czy na jednego satelita. No czekajcie, aż nie, tyle nie potrzebuję, tyle wystarczy. 97. Akurat satelity jest, nie powiedziałem wam tego, ale zobaczcie ile jest czasu do rady. Do rady jest 22 dni, a satelita zrobi się w 2 dni, więc tu by było dobrze. No trochę szkoda z tą szkołą oficerską, ale brakło nam trochę mocy, więc musimy poczekać na generator jeszcze jeden.
Dobra, zrobiliśmy sekcję zwłok sektoidów, mamy ten moduł namierzający. Szybowców to chyba nie będzie nam potrzebne. Broń laserowa to na razie, to by nam się przydało, ale póki co to spróbujmy to opracować. Okej. Okay. 23. Ile by mi kosztował jeden żołnierz? Chciał tak zamówić sobie kilku żołnierzy. 15. No to zamówmy na razie przynajmniej jednego. No i czekajmy dalej, co się działo. Kopanie zakończone. Ile mi tam zostało do tej rady? Tam było 14. No teraz jakbym wybudował, to by może się udało jeszcze coś zrobić. Ale zostało mi... Czekajcie, czekajcie, zostało mi 3... Jak ja to policzyłem? Widocznie... Przecież miałbym teraz na szkołę oficerską. Czemu ja tej szkoły oficerskiej nie zbudowałem wcześniej? O, fuck! Przecież byłoby. 3 mocy... A nie, nie byłoby 3 mocy, brakuje jednego. Dobrze. Już się zakończyłem, sorry. Bo mamy tylko 2 mocy. Ten generator robiłem, a na generator nie mamy kasy. No to przydałaby nam się jakaś misja. Dobra, sprzedajmy jeszcze to. No i jeszcze z kilku tych setoidów. Choćbyśmy mieli kasę, teraz za tą kasę kupmy jedną kamizelkę i jeden moduł namierzający. Dobra, jeszcze jedną kamizelkę poproszę. Okej. Okay. Za 2 kamizelki dostaniemy 57. No to przekazujemy te kamizelki, kupimy sobie za chwileczkę kolejne. Kamizelki coś kosztują poza tymi? Nie, kamizelki tylko kasę kosztują. Więc mamy tu i możemy sobie jeszcze jednego żołnierza dokupić, jak już się taka sytuacja zrobiła. Dowódco, połączenie priorytetowe z radą. No to znowu żółtek, no ale kurde, 200 kasy, albo nam się to przydało. Jednakże no chyba nie jesteśmy w stanie wykonać tej misji. No, zobaczmy jeszcze. Czy jesteśmy w stanie ją wykonać? 4 żołnierzami. Nie byśmy mieli dwóch sierżantów. Nie, to po prostu stosuj ksywka. Muszę sprawdzić, jak to, a chyba tak się, taką ksywkę ma Volkoholik, chyba tak się nazywa Paul, taką ksywkę ma. Jeszcze to sprawdzimy, najwyżej poprawimy, jeżeli byłaby jakaś literówka. A Tomek będzie naszym... jaką ksywkę dać Tomkowi? Blondyn mu damy. Okej. Okay. Jest w stanie zrobić tą misję, czy nie? Czy damy radę ochronić żółtka? A może damy radę ochronić żółtka? Kto wie? Kto to wie? Ale to już będzie w następnej misji. Dzięki za uwagę. W następnej misji może polecimy uratować żółtka. To by nam na pewno dużo pomogło, jeżeli by nam ta misja wyszła. Z drugiej strony, kurde, tamta misja jest strasznie ryzykowna, ponieważ jeżeli nam coś nie pójdzie, to stracimy po prostu wszystkich ludzi, no bo tam się nie można wycofać. Chciałbym nawet, by nasz piątka tam szła. Dobra, do następnej misji. Na razie, dzięki.